Najmocniej pana przepraszam. Jak można stąd dojść do stacji? Do kolejki? Właśnie, tak. No, będzie kawałek drogi. Co pan tam chce szukać o tej porze? A która godzina? Przez po 11. Piechotą, nawet biegiem będzie 20-25 minut. A ostatnia kolejka odchodzi za kwadrans. Jest to za późno. Co robić? Wie pan, ja mieszkam stąd 3 stacje dalej. Dzisiaj w biurze mieliśmy taką małą uroczystość. Było trochę, rozumiem. No i wracałem do domu tą kolejką o 8. Zrobiło mi się niedobrze. Musiałem wysiąść wcześniej. Myślę sobie, przejdę się, odetchnę świeżym powietrzem, no i pojadę następną. Wie pan co? Zgubiłem się. Ale tu tych uliczek, domy jednakowe, ciemno. Śmieszna historia, prawda? Zdarza się. No, żeby akurat mnie, no. Jak chcę robić, no. Już nie chcę myśleć, co mnie czeka w domu. A może tu jest jakiś postój taksówek? No. Trudno, wykosztuje się. Nie. O tej porze stąd niczym się pan nie wydostanie. Chyba, żeby jakaś okazja. Ale teraz, po ciemku, jest jedyna rada. Zaczekać do pierwszej rannej kolejki. Ale do 4 to niemożliwe. Nie ma innego wyjścia. Przepraszam pana. Proszę pana. Słucham pana. Ma pan może papierosa? Przepraszam bardzo. Proszę. Chodzić, dziękuję. Pan tutaj mieszka? Tak. A co to w ogóle jest? To? To jest Luna Park. Wesołe miasteczko. Tak, rzeczywiście. Wie pan, w tych ciemnościach trudno się rozeznać. Pan tutaj pracuje? Tak. Ciekawe zajęcie, prawda? No, dosyć. Wie pan, strasznie dawno nie byłem w wesołym miasteczku. Chyba z rodzicami, jak miałem 11 lat, a może i mniej. No, od tego czasu. Ani razu. A no nie, no jakoś tak nie składało się. Zresztą wie pan, Luna Parków teraz coraz mniej, no. Dawniej pamiętam, to były i stałe, objazdowe, no. Teraz się jakoś tego nie widuje. Likwidują. Tandetna rozrywka. A dużo ludzi tutaj przychodzi? Dosyć. Nie za dużo. To no, tak, no, to prawie od ludzi. A to nie mogliście zainstalować tego gdzieś bliżej Śródmieścia? Nie dają pozwolenia. No tak, ma ciężki żywot. Wie pan, ja bym chętnie się tu wybrał. Zabrałbym z sobą dzieci, takiej rozrywki jeszcze nie miały. Kiedy to jest czynne? Cały czas. Codziennie? Codziennie, cały czas. Teraz też. Jak to teraz, w nocy? Wszystko pogaszone. Można rozjaśnić. Nabiera mnie pan. Chce pan spróbować? Wstęp 20 zł. Uczniowie i wojskowi płacą połowę. No ale komu mam zapłacić? Przecież kasa zamknięta. Niech się pan rozejrzy. Szanowni państwo, zapraszamy do zwiedzenia naszego wesołego miasteczka. Każdy z was, bez względu na wiek, płeć i charakter, znajdzie tu coś interesującego dla siebie.
Tylko u nas możecie zobaczyć państwo gabinet figur woskowych, jakich nie powstydziłby się nawet salon Madame Tissot w mieście Londynie. Kto nie roześmieje się choć raz z własnego wizerunku w gabinecie śmiechu, temu kasa zwraca pieniądze za bilet. Dla amatorów strzelania już czynna jest nasza strzelnica, gdzie przy odrobinie szczęścia i umiejętności możecie wygrać dużo cennych nagród. I wreszcie dla miłośników mocnych wrażeń, gwóźdź naszego programu, jazda tunelem śmierci. Kto przeżyć chce niepowtarzalny dreszcz emocji, niech nie zwleka. Dzieci do lat 16 jadą tylko pod opieką dorosłych. Szanowni Państwo, nie zwlekajcie. Znajdziecie to tylko u nas. Życzymy przyjemnego pobytu. Planów, jakbyś wieki mnie znał. Siedzimy tu godziny pół. Zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz, chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz, proszę, lecz nie na to czekam. Dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion twych prost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Starań i świat jest nasz. Powiedzmy tak, za 8 lat adres w bloku i mały Fiat. Nie łam głowy, jak ty to uzbierasz. Wszystko hurtem możesz dać mi teraz. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion ty wprost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Thank you.
gwiazd zakwita nagle w niebie jak bąk. Podobno dzieje się tak. Rodzimy się i choć dowodu na to wciąż brak, gdzieś ponoć w jednej z miliona ksiąg już zapisane jest tam. Komu trochę więcej, komu trochę mniej szczęsnych trafów ześle los. Komu w pieśni serca, komu w ciszy złej życie gorzko spłynie łzą. Rodzimy się, by płynąć krótko bez kresie dni, pytając ciągle, jak to z tym jest, czy z prądem to, czy pod prąd. Takaż pokres, aż za plecami ostatnie drzwi ktoś zamknie wreszcie po wieku w bieg, by przerwać pytań tych krąg. Pan bawi? Fantastycznie, nie przypuszczałem, że aż tak. Był pan w gabinecie figur? A tak, właśnie byłem. Robi wrażenie. Prawda? Tak, gdyby jeszcze można było gdzieś to kupić papierosy. A proszę bardzo, proszę. Dziękuję. Ile jestem w winie? Przy okazji się pan zrewanżuje. No, naprawdę, dziękuję. Sam pan wie, jak to wciąga. Co to takiego? Nazywam się Juliana Paduch. Zamieszkała Piaseczna, ulica Łopuszańska 21. Proszę zawiadomić mego męża Henryka. Dalej coś jest, ale zamazane. Skąd się to mogło wziąć u mnie w kieszeni? To jakiś żart na pewno. W biurze może koleżanka jakaś. Juliana Paduch. Paduch? Nie, nie, to niemożliwe, taka nie pracuje u nas. To może włożyła pan na dworcu, w pociągu, bo ja wiem, no wie pan, pan co ma powodzenie u kobiet. Nie uskarżam się. No w takim razie po co pisze, żeby zawiadamiać męża? No wie pan, jak to jest z kobietami. Zawsze chcą mieć furtkę, że niby chętna, ale mężatka i tak dalej, i tak dalej. No tak, tak. Pan. Ech, te kobiety, gubią nas. A ta wasza piosenkarka też niczego sobie. Mężatka? To nie rozumiem. Ach, ta mała.
Niech pan sobie wyobrazi, że nie wiem. Oni tu niedawno pracują. Zespół i ona. Coś tam im nie wyszło w radiu czy w telewizji. Na głośno grali. Jak panu się podoba? No, muzyka jak muzyka. No, nie znam się na tym. Ale ona niczego. No, pan to ma oko. Aż strach pana wpuścić na strzelnicę. A z tym to mimo wszystko dziwne. Skąd się to mogło wziąć? Tak, to nic ważnego. Jakiś żart na pewno. Zapewniam pana. No cóż to może być? Nie. Ale może teraz na strzelnicę, co? Zapraszam pana. Jest pan moim gościem, proszę. No, śmiało. Na początek do tych kwiatów. Łatwy cel, pewna wygrana. A wie pan, ze strzelaniem u mnie kiepsko. W wojsku nie byłem. Mam D kategorię. Ależ to nic trudnego. Widzi pan, tu się przyciska. Tu się celuje, a tu się naciska. Proste, prawda? Niech ma tą dłużyteczkę. No proszę. O, tu się naciska? Tu się naciska, tu. Tu, dobrze. Miało, świetnie. A co, trafił pan za pierwszym razem. Co to było? Co? To taki krzyk. A, krzyk? No to nic, to nie mam taki efekt. Niektórzy klienci to bardzo lubią. Aha. No proszę, śmiało, śmiało. Czuję, że pan dzisiaj wystrzela główną wygraną. Brawo, świetnie, jeszcze raz. No proszę, tak. Świetnie. O, jeszcze raz. No proszę. Tak. No, brawo. Brawo. Tygodnia przeszło obok mnie, siedem zmierzchów bez nadziei na gwieździstą noc. Siedem długich dni wiszących kroplą u mych rzęs, siedem ranków, które dotąd szpilką w sercu tkwią. Siedem śniadań, których z nikim nie dzieliłam znów, popołudni przechodzonych głupio z kąta w kąt, pełnych dziwnej tej muzyki pękających strun, której dźwięki aż do dzisiaj wciąż mi w uszach brzmią. Tydzień łez, oprócz nich nic już się więcej nie zdarzy. Oprócz łez niczego więcej w nim nie było. Jeden długi w kalendarzu tydzień łez. Jeden długi w kalendarzu tydzień łez. Siedem długich dni tygodnia napotkało mnie, słonych jezior przepłyniętych, sama nie wiem jak. Siedem długich dni, przez które trzeba było przejść, które dotąd ciemną chmurą powracają w snach. Tydzień łez, oprócz nich nic już się więcej nie zdarzyło. Oprócz łez niczego więcej w nim nie było. Jeden długi w kalendarzu tydzień łez. Jeden długi w kalendarzu tydzień łez. Oprócz nich nic już się więcej nie zdarzyło. Oprócz łez niczego więcej w nim nie było. Jeden długi w kalendarzu tydzień.
Wie pani, nie spodziewałem się, że może mnie jeszcze coś takiego w życiu spotkać. Kiedy to wszystko nagle zaczęło kręcić się, świecić, słowo daję, poczułem się nagle jak mały chłopiec, który przyszedł tu z rodzicami i zgubił się. Śmieszne, co? Zupełnie zapomniałem, że może istnieć coś takiego jak wesołe miasteczko. Człowiek na nic nie ma czasu. Ciągle tylko na okrągło dojazdy, praca, praca, dojazdy, a człowiek przestaje wierzyć, że może istnieć coś innego. A słyszałem, jak pani śpiewała. Podobało mi się nawet bardzo. Pani ma talent, czuję to. Dziękuję. Naprawdę ma pani talent i urodę. Czego więcej trzeba? Trochę szczęścia. No, pewnie, no szczęścia nigdy nie jest za dużo. Ale zobaczy pani, wszystko się uda. Mówi mi ten pan, taki gruby z wąsami. A kto to jest? Dyrektor. Dyrektor. Bardzo uprzejmy człowiek. Poczęstował mnie papierosami, nawet zaprzyjaźniliśmy się trochę. O czym to ja mówiłem? No więc on mówił, że coś wam tam gdzieś nie wyszło i dlatego tutaj musicie występować. No ale naprawdę nie ma się czym martwić. No. Jak pani śpiewa, to jest pani... Jest w pani coś takiego jak w tych angielskich serialach o arystokratach. Wie pani o tych... Oglądała pani? Tak. Coś takiego jest, no i myślę, że wszystko będzie dobrze. No przecież tutaj ludzie też przychodzą, no fajnie tu, prawda? Tak. Jakoś tak pani bez przekonania mówi. No wiem, dla pani to praca, w pracy nigdy nie jest za dobrze. No ja tam to nie mam na co narzekać, no. Mam niezłą pracę, jestem kierownikiem, ludzie mnie szanują, roboty nie za dużo, płacą mnie gorzej. Ale wie pani, no praca to praca. A właśnie, a co pani robi po występach? Można wiedzieć? Co, dla siebie mało czasu, prawda? Tak. Tak to na ogół bywa, człowiek dla siebie zawsze ma najmniej czas. Szkoda. Chętnie bym się z panią umówił. Przed południem gdzieś na mieście w kawiarni. Z taką ładną dziewczyną przyjemnie się pokazać. Co ja mówię, no przecież nie w głowie mi takie rzeczy. Czy tu nie ma gdzieś jakiegoś kiosku, żeby coś kupić do jedzenia? Strasznie zgłodniałem. A, zapomniałem. Przecież ja nie zjadłem jeszcze drugiego śniadania. O, mam kanapkę. Chce pani połowę? Nie, dziękuję bardzo. Z żółtym serem. Więc jak pani mówiłem, wszystko będzie dobrze. Z waszym talentem prędzej czy później los się do was uśmiechnie. Oczywiście, szczęściu trzeba pomóc. Ja na przykład mam bliskiego kuzyna, pracuję w telewizji. Włazi tam jakiegoś ważnego redaktora. No, niby nic, ale żeby pani wiedziała, ile on ciekawych rzeczy wie. Ilu ludzi zna. No. On wie wszystko, co się tam dzieje. Więc może mógłby szepnąć komu, co trzeba. Mógłbym z nim panią skontaktować. No. Tylko uwaga, niebezpieczny uwodziciel, artysta. Ale pomóc może. No przecież trzeba sobie pomagać, prawda? Ja na przykład już nie wiedziałem, w którą stronę się obrócić, gdy nagle pan dyrektor... O, chyba właśnie idzie. Panie dyrektorze! Co się... Szybko uciekaj. Dlaczego? Co się stało? Nie trać czasu, uciekaj. Ale po co? Uciekaj! Szanowna publiczności, już tylko minuta pozostała do uruchomienia największej atrakcji naszego lunaparku, tunelu śmierci. Jedyna, niepowtarzalna okazja. 5 minut przeżyć, o jakich się nawet nikomu nie śniło. Przypominamy, że młodzież i dzieci do lat 16 jadą tylko pod opieką dorosłych. Słyszała pani? Największa atrakcja. Nasza kolejka... Chcesz się ze mną przejechać? A pani by chciała? Tylko dla odważnych. Ilość miejsc
ograniczona. A przepraszam, jak pani i jak masz na imię? Potem ci powiem. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Nigdy kobiecie dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Dwie, był dalej mój blok. Chciałem już spać, lecz opornie to szło. Było coś, co sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Nie wierz nigdy kobiecie.
cierpliwą miarką móc odmierzyć świat, oddzielić ziarna od plew, odbieli czerń wśród tylu znaczeń prostych odnaleźć sens. Czego ty chcesz? Pytają mnie. Masz w głowie chyba źle. Co ci to da? Prawda czy fałsz? Jedna pozorów gra. Co ci się śni? Pytasz czy kpisz? Nie wygrasz na tym nic. Nie wygrasz nic. Siedem ranków, które dotąd szpilką w sercu tkwią.
siedem śniadań, których z nikim nie dzieliłam znów. Popołudni przechodzonych, głupio skąd a w kąt, pełnych dziwnej tej muzyki, pękających strun, której dźwięki aż do dzisiaj wciąż mi w uszach brzmią. Tydzień łez, oprócz nich nic już się więcej nie zdarzyło. Oprócz łez niczego więcej w nim nie było. Jeden długi w kalendarzu tydzień łez. Jeden długi w kalendarzu tydzień łez. Siedem długich dni, tygodnia napotkało mnie, słonych jezior przepłyniętych, sama nie wiem jak. Siedem długich dni, przez które trzeba było przejść, które dotąd ciemną chmurą powracają w snach. Tydzień łez, oprócz nich nic już się więcej nie zdarzyło. Oprócz łez niczego więcej w nim nie było. Jeden długi w kalendarzu tydzień łez. Jeden długi.